Jak informowaliśmy ostatnio na naszym portalu, kolejnych 6 przedsiębiorców dołączyło do partnerów Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Łącznie jest ich już 109. Sami mieszkańcy inspirują podmioty gospodarcze do tego, aby stawali się naszymi partnerami, tym samym świadczyli usługi z bonifikatą. Bo taki przypadek opisała nam jedna z nowych naszych partnerek biznesowych i o pani powiedziała, że właśnie jej klientki zainteresowały, czy też zachęciły, zmotywowały ją do tego, żeby stała się partnerką miasta i aby przystąpiła do tego projektu. Kołobrzeska Karta Mieszkańca działa od 2019 roku, a w ramach programu tworzony jest system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Są to usługi w różnych również instytucjach naszych, bo i Regionalne Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, i Komunikacja Miejska. To są, proszę Państwa, wreszcie badania profilaktyczne, ale również przywileje dla rodziców. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przyjęliśmy uchwałę, radni przychylili się i zagłosowali za projektem, który przygotowałam. A ten projekt dotyczy właśnie rekrutacji do przedszkoli. Chciałabym, aby wszystkie kołobrzeskie rodziny miały te szanse, aby ich dzieci uczęszczały do przedszkola i złożyłam taki projekt, który mocno premiuje rodziny, które posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Czyli przy tej rekrutacji już mieszkańcy Kołobrzegu mają szansę posłać swoje dziecko do wymarzonego przedszkola. Wnioski o kartę można składać na stronie www.kkm.kolobrzeg.pl. Tam też można znaleźć wszystkich partnerów programu. Od 2019 roku wydano 18 183 karty i złożono 23 895 wniosków.